Wyższającego Duży w dniu święta patrona świętego Michała Archanioła, przewodniczący Rady Miasta zobowiązany jest do zwołania uroczystej sesji miasta. Dziękuję Wam bardzo za przybycie na naszą uroczystość. Swoją obecnością dajecie najlepszą definicję wspólnoty, którą stanowi każdy samorząd, a którą tak bardzo odczuwamy w tym naszym bialskim grodu nad krzną miasta świętego Michała Archanioła. Pozwólcie, że w tym szczególnym momencie, gdy raz do roku gromadzimy się tak licznie, by wyrazić dumę z faktu tworzenia tej wspólnoty, powiem kilka słów o naszych wspólnych staraniach, by rozkwitała, by rozwijała się, by w sposób najlepszy z możliwych starania o jej rozwój ukierunkować, wykorzystując ten potencjał, który wszyscy Państwo ze swoimi środowiskami wynosicie. To już 2,5 roku tej kadencji za nami. W maju obchodziliśmy jej półmetek. Jestem zaszczycony i mam powody do ogromnej satysfakcji, gdy z dumą podkreślam, jak wiele przez ten czas już udało nam się zrobić. Wydaliśmy przez te 2,5 roku na inwestycje 130 milionów złotych. To demonstracja bezprecedensowej, historycznej ofensywy inwestycyjnej w Białej Podlaskiej. Dość przypomnieć, porównać, że przez całą wcześniejszą kadencję Rady Miasta te nakłady inwestycyjne były w ciągu 4 lat o połowę niższe. My w pierwszej połowie kadencji wykonaliśmy już 2 razy więcej pracy, 2 razy intensywniej rozwijając infrastrukturalną Białą Podlaską. Jednym z elementów przyczyniających się do tej naszej ofensywy i stanowiących jej kluczowy element jest plan budowy dróg. Moja spełniana właśnie przeze mnie wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta i Radnymi Rady Miasta obietnica wyborcza. Rozpoczynaliśmy naszą kadencję z odziedziczonym po poprzedniej kadencji projektem budżetu miasta na 2019 rok, który nie przewidywał wydatkowania nawet złotówki na budowę dróg osiedlowych. Istotnie, ambitnie, twórczo zmieniając ten stan rzeczy, dziś szczycimy się już efektami tej pracy, bo tylko w tej pierwszej połowie kadencji to już jest kilkanaście dróg osiedlowych lub ich fragmentów wybudowanych za nami. To wszystko nie miałoby szansy ziszczenia się nie tylko bez gospodarskiego, dbałego spojrzenia na nasze zarządcze obowiązki, ale także bez wsparcia środków zewnętrznych, przede wszystkim tych pochodzących z Unii Europejskiej. I to jest już 100 milionów złotych. 100 milionów złotych, które od początku kadencji pozyskaliśmy i zaangażowaliśmy do zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji projektów. Jeżeli mowa o projektach z udziałem środków Unii Europejskiej, to również imponująca na tle wcześniejszych doświadczeń naszego samorządu jest ich liczba. Zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji 26 projektów. We wcześniejszej perspektywie tych projektów było raptem 13. To znowuż podwojenie naszych inwestycyjnych i okołoinwestycyjnych startów. Szanowni Państwo, uroczysta sesja Rady Miasta jest okazją, wyświetlując Dzień Patrona, wręczymy honorowe wyróżnienie ustanowione i przyznawane przez Radę Miasta, mianowicie tytuł zasłużony dla miasta Biała Podlaska. Rada Miasta Biała Podlaska uchwałą nr 19, łamane na 49, łamane na 2020, dnia 9 listopada 2020 roku nadała ten tytuł panu Jerzemu Sadowskiemu. Pan Jerzy Sadowski, Białczanin, absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej,
oraz filii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którą ukończył w 1977 roku z niebieskim dyplomem z wyróżnieniem. Pracę zawodową rozpoczął w 1981 roku, łącząc obowiązki dydaktyczne z rozwojem naukowym. Od 1990 roku do dziś pełni funkcje kierownicze w filii Akademii Wychowania Fizycznego oraz AWF w Warszawie. Profesor Jerzy Sadowski okazał się świetnym menadżerem. Dzięki podjętym inwestycjom przekształcił niewielką uczelnię w nowoczesną, doskonale wyposażoną w nowe obiekty dydaktyczne, sportowe i laboratorium badawcze filię AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Rada Miasta Białogardzka uchwałą nr 24/36/2021 w dniu 28 maja 2021 roku nadała pośmiertnie panu Adamowi Trochimnikowi tytuł zasłużony dla miasta Białogardzka. Chcielibyśmy, aby ten tytuł przyznany pośmiertnie był hołdem dla pracy Adama Trochimiuka, docenieniem bezsprzecznych zasług dla Białej Podlaski. Jego fotografie to swoista kronika zmian w mieście na przestrzeni ostatnich lat. To ogromne dziedzictwo, które pozostanie dla pokoleń. Adam Trochimiuk był wzorem reportera, bezstronnie oceniającego rzeczywistość i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci naszego miasta w ostatnich kilkudziesięciu lat. Należy również podkreślić, że był osobą niezwykle ciepłą, przyjazną. Nie oceniał ludzi przez pryzmat poglądów, wyznania czy pozycji społecznej. Był tam ponad 40 lat. Był zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Latami Rada Miasta Białopodlaska uchwała nr 27/64/2021 w dniu 27 września 2021 roku nadała pani Elżbiecie Kawelskiej tytuł zasłużonej dla miasta Białogardzka. Pani Elżbieta Kawelska to świadek powstania warszawskiego, pielęgniarka i wolontariuszka Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej, aktywista, udzielająca się karytatywnie działaczka białskiej Solidarności. Pani Elżbieta urodziła się w Warszawie. Kiedy wybuchło powstanie warszawskie, przebywała wraz z rodziną w stolicy. Miała wówczas 7 lat. Jako mała dziewczynka przeżyła to powstanie, które zapamiętała z perspektywy cywila ukrywającego się w piwnicach, a potem wygnanego z Warszawy. W czasie wojny przeżyła prawdziwy horror. Przez rok przebywała w obozie w Poszkowie, a potem w obozie dla matek i dzieci w Częstochowie. Z Jasnej Góry do Białej Podlaskiej przyjechała wraz z mamą, siostrą i bratem już po powstaniu warszawskim. Współorganizowała strajki, walcząc m.in. o wolne soboty, wyższe płace i swobodę zgromadzeń. W czasie stanu wojennego i po nim rozprowadzała zakazaną przez władze komunistyczne prasę. Jako działacz Solidarności doznała szykan ze strony komunistycznej władzy. Dla mnie ten moment dzisiejszej uroczystej sesji, podczas której otrzymałem tytuł zasłużonego dla miasta Białej Podlaskiej, jest momentem wyjątkowym. Myślę, że pozostanie on długo w mojej pamięci. To jest wyjątkowe, to jest wyjątkowe wyróżnienie i nie ma w tym ani słowa przesady. To jest wyróżnienie otrzymane od najbliższych, od sąsiadów, od państwa i to sobie bardzo, bardzo cenię.